Wioletta Jakielska, zapraszam na Infomagnes. We wtorek 14 października obchodzono Dzień Nauczyciela. Nasza kamera obecna była na uroczystościach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim. Zespół Szkolno-Przedszkolny jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej powstałą na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej w Zarzeczu Łukowskim. Jego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oaza Oświaty, a wtorkowe mianowanie przedszkolaków i ślubowanie uczniów klas pierwszych było pierwszym w historii nowej placówki. Uroczystość rozpoczęła się od przywitań dyrektor szkoły oraz prezesa stowarzyszenia. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, obchodzimy też ślubowanie pierwszej klasy i pasowanie na przedszkolaka. Czyli święto potrójne, dziękuję wszystkim za przybycie, szczególnie witam miłych gości i oddaję głos panu prezesowi. Bardzo proszę. Też chciałbym przywitać zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się na takiej oto uroczystości, jakim jest ślubowanie pierwszej klasy i pasowanie na przedszkolaka. Dzięki Wam właśnie mamy taką uroczystość. Dzięki Wam rodzicom, dzięki Wam mieszkańcom. Korzystając z okazji Dnia Edukacji Narodowej, chciałbym nauczycielom życzyć przyjemnej, niestresującej i owocnej pracy. A uczniom samych sukcesów w nauce, samych piątek i szóstek. Najważniejszym elementem uroczystości było jednak przyjęcie przedszkolaków i uczniów klas pierwszych do szkolnej społeczności. Odbyło się to za sprawą pasowania specjalnym ołówkiem i wypowiedzenia formuły przez dyrektor szkoły. Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki. Swój prezent dla najmłodszych miała również radna gminy Łuków Agnieszka Malon. Widzę, że dostałyście piękne prezenty, a ja mam dla Was coś takiego małego. To są takie odblaski. Jak będziecie szły do pań nauczycielek z domu, to coś takiego przywieszamy sobie albo do plecaczka, albo bierzemy ze sobą, to tak ładnie świeci w nocy, żebyście były widoczne z daleka i żeby wszystkie samochody, które Was mijają, z daleka Was widziały. Dla rodziców też taka prośba, żeby zabezpieczyć dzieci w te odblaski. One naprawdę bardzo ładnie świecą, a chociaż trochę zabezpieczą dzieci przed ewentualnym niebezpieczeństwem. W tym roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim naukę rozpoczęło 18 przedszkolaków oraz 8 uczniów klasy pierwszej. Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej po ślubowaniu na pierwszoklasistę i mianowaniu na przedszkolaka dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Tego samego dnia byliśmy również w Zespole Szkół w Gołąbkach, gdzie zorganizowano piknik integracyjny w ramach projektu Szkoła Współpracy. Piknik rozpoczął się od meczu piłki nożnej rozgrywanego między drużynami ojców i uczniów szkoły, w którym po końcowym gwizdku lepsi okazali się uczniowie, którzy wygrali mecz 3-2. Mecz mi się bardzo podobał, poziom był bardzo wyrównany. No, była zacięta walka, do ostatniej sekundy było wiadomo, kto wygra, ale daliśmy radę i wygraliśmy oto puchar. Tam mecz, tak jak wszyscy widzieli, bardzo wyrównany. Duże pokłady ambicji z jednej i z drugiej strony i ze strony uczniów, ze strony rodziców, także jeszcze raz powtórzę, więcej takich inicjatyw, no i tym razem innego wyniku. W przerwie między połowami oraz przed samym meczem i tuż po jego zakończeniu popis swoich umiejętności zaprezentowały natomiast uczennice szkoły w Gołąbkach. Całość oglądali uczniowie przebrani w biało-czerwone barwy. Dzięki właśnie temu projektowi zorganizowaliśmy w szkole taki mecz, w którym biorą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Chcemy właśnie powiększyć w naszej szkole tą współpracę, aby każda strona czerpała korzyści, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, żeby nie było jakoś drętwo, tylko żeby właśnie każdy był uśmiechnięty i przychodził do szkoły z radością. Dziś w naszej szkole odbyła się uroczystość integracyjna, którą razem z rodzicami, nauczycielami i wszystkimi uczniami włożyliśmy swoją pracę w przygotowanie jej.
Odbył się mecz rodzice kontra uczniowie. Bardzo na przykład mi się podobał i nie możemy się doczekać następnej takiej uroczystości. Piknik zorganizowano w ramach akcji Szkoła Współpracy, w której bierze udział zespół szkół w Gołąbkach. Zakłada ona szerszą integrację środowiska uczniowskiego, rodzicielskiego oraz pedagogicznego. Projekt Szkoła Współpracy ma w założeniu włączanie rodziców, uczniów i nauczycieli do współdecydowania o tym, co się dzieje w szkole. My pragniemy, żeby rodzice mieli takie poczucie, że mają rzeczywiście wpływ na to, co my tutaj organizujemy. Spotykamy się dzisiaj na Dniu Integracji. Rodzice naszej szkoły tutaj w Gołąbkach biorą bardzo czynny udział w życiu szkoły. Starają się pomagać i dyrekcji, i samej szkole w organizacji różnych imprez, bo naprawdę ta chęć rodziców jest tutaj bardzo, bardzo widoczna. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom jak dzisiejsza zabawa stworzymy taką przestrzeń, w której i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice będą chętni, aby wspólnie rozmawiać, pracować, ale również bawić się. Kolejnymi punktami pikniku był pokaz ratownictwa medycznego oraz pokaz tresury psów policyjnych, których organizacji podjęli się samodzielnie rodzice uczniów i którzy zaprosili do Gołąbek przedstawicieli pogotowia ratunkowego i policji w Łukowie. Na osoby, które zgłodniały uczestnicząc w rozgrywkach bądź kibicowaniu, czekała natomiast wspólna biesiada przy ognisku i grillu, gdzie można było skosztować pieczonych kiełbasek, bigosu oraz naturalnie pieczonych ziemniaków. W tym momencie również pragnę podziękować serdecznie wszystkim rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w organizację dzisiejszego spotkania. To rodzice zaproponowali tresurę psów policyjnych, to rodzice umówili i zorganizowali pokaz ratownictwa przedmedycznego. Rodzice ugotowali bigos na 300 osób i rodzice nam również zorganizowali ognisko, przywieźli grille, w tej chwili już smażą się kiełbaski. Całość zakończyły wspólne zabawy integracyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz aerobik na boisku szkolnym. Szersza relacja z wydarzenia już wkrótce w Magnes TV. Taka impreza powinna być raz w tygodniu zamiast lekcji indywidualnych takich. Zamiast matematyki albo polskiego. Tak, dokładnie. B-R-A-W-O! Brawo, brawo, brawo! Do boju, do boju, do boju! Uczniowie! Swoje święto obchodziły również placówki powiatowe. W tym roku połączono je z uroczystościami poświęcenia sztandaru i nadania imienia Marii Konopnickiej zespołowi placówek w Łukowie. Uroczystości nadania herbu specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu i ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu, które wchodzą w skład zespołu placówek w Łukowie, rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kolegiacie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, a następnie przeniosły się do budynku szkolnego przy ulicy Międzyrzeckiej. Wszystkich powitała dyrektor placówki Danuta Kowal, która przybliżyła 50-letnią historię szkoły oraz sylwetkę jej patronki. Chcemy bowiem, by młodzież była dobrze przygotowana do funkcjonowania w dorosłym życiu i czuła się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Z całą odpowiedzialnością w dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że udaje nam się łączyć proces nauczania, wychowania i rewalidacji, co odzwierciedla się w wynikach egzaminów i reprezentowanych postawach naszych uczniów. Chcemy jednak budować tożsamość naszej szkolnej wspólnoty na jak najtrwalszym fundamencie. Zespół placówek w Łukowie swoją historią sięga 1960 roku, kiedy powołano szkołę podstawową specjalną. Placówka w 1999 roku przekształciła się w zespół szkół specjalnych, a w 2010 roku zespół placówek, który znamy właśnie dzisiaj. Pierwotnie siedziba szkoły mieściła się na ulicy Stodolnej, a następnie w budynku dzisiejszej prokuratury rejonowej przy ulicy Piłsudskiego. Od 2006 roku szkoła mieści się w nowym budynku przy ulicy Międzyrzeckiej 70A, niedaleko zespołu szkół nr 3 imienia Władysława Reymonta. Zmiany jednak w prawie oświatowym i dokonane przekształcenie szkoły w zespół placówek, w skład którego weszły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, poszerzyły znacznie ofertę, ale spowodowały, że nadane imię przestało być aktualne.
Teraz natomiast nadszedł czas na ofiarowanie jej nowego sztandaru, co poprzedzono specjalną uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego na jednej z przedwakacyjnych sesji. Na uroczystości nadania sztandaru specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu i ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu, które wchodzą w skład zespołu placówek w Łukowie, spotkali się nauczyciele i uczniowie ze wszystkich szkół zarządzanych przez Powiat Łukowski, władze samorządowe, przedstawiciele kuratorium i pozostali zaproszeni goście. Kwiatami nagrodzono byłych dyrektorów placówki, zaś wybrane osoby wbiły pamiątkowe ćwieki w drzewiec sztandaru. Z kolei uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania sztandaru i akt jego ufundowania zostały przekazane na ręce dyrektor szkoły Danuty Kowal. Nie zabrakło również symbolicznego przekazania sztandaru jego uczniom i ślubowania. W imieniu społeczności szkolnej ślubujemy uroczyście na sztandar tej szkoły wobec dyrekcji, grona wychowawców, rodziców i gości strzec tego sztandaru. Ślubujemy. Godnie reprezentować imię szkoły, dbać o jej honor, podtrzymywać jej chlubne tradycje. Ślubujemy. Szanować wszystkich, którzy nas wychowują i uczą. Ślubujemy. Pozostała część powiatowego święta edukacji to przemówienia zaproszonych gości, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz mianowanie nauczycieli na wyższe stopnie i wręczenie im nagród starosty. Kolejny dzień nauczyciela już za rok. Zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą, europoseł Mirosław Piotrowski zawitał do Łukowa. Rozmawiał z mieszkańcami o dziesięcioleciu Polski w Unii Europejskiej. W niedzielę 12 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie odbyło się spotkanie informacyjne z posłem do Parlamentu Europejskiego profesorem Mirosławem Piotrowskim. Jego tematem była próba podsumowania 10 lat funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej oraz informacje o bieżących pracach Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zorganizował Kazimierz Mamiński, wieloletni współpracownik profesora Piotrowskiego i obecny radny powiatowy. Jednym ze swoich wystąpień, zdaje się chyba 1 czerwca, użył Pan takich słów, że oto kandydował do Parlamentu Europejskiego, żeby podjąć próbę zmiany Europy, Polski i Lubelszczyzny. Panie profesorze, gorąco Panu życzymy, żeby w tych swoich przedsięwzięciach spotykał Pan jak najwięcej osób życzliwych. 10 lat to już duży szmat czasu i sądzę, że delegacja polska jest sprawna i działa na rzecz Polski. Przypomnę, że powołaliśmy 10 lat temu nieformalne koło polskie w Parlamencie Europejskim, do którego należą wszyscy europosłowie i szukamy tego, co nas łączy, a nie co nas dzieli, aby działać na rzecz dobra Polski. I to nam się udaje. Nie przenosimy konfliktów lokalnych, krajowych na płaszczyznę europejską. Uczestnicy spotkania pytali profesora Piotrowskiego o jego relacje z Prawem i Sprawiedliwością i dziękowali za dotychczasową działalność społeczną. Mirosław Piotrowski jest obecnie europosłem, który w sierpniu odszedł z delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. W przeszłości reprezentował jeszcze Ligę Polskich Rodzin. Obecnie najbardziej gorącym tematem jest wybór Komisji Europejskiej i komisarzy. Oczywiście Polska przedstawiła swoją kandydatkę, ale wszyscy komisarze, 27 plus przewodniczący, ale przewodniczący jest już zatwierdzony, 27 komisarzy głosowanych jest en bloc. Czyli nie można sobie wybierać czy głosować nad pojedynczymi komisarzami. Trzeba albo zatwierdzić całą komisję, albo całą komisję odrzucić. I w chwili obecnej trwają negocjacje, tak, aby zatwierdzić całą komisję. Jedna kandydatka się wycofała i w najbliższych dniach będzie nowy kandydat albo kandydatka przesłuchiwana przez komisję. I mam nadzieję, że podczas następnego posiedzenia w Strasburgu będzie można głosować nad całą Komisją Europejską. Podczas spotkania w Łukowie Mirosław Piotrowski promował również swoje dwie książki poświęcone Unii Europejskiej. Były to Unia jak Titanic oraz Rozmawiajmy o Europie, które mieszkańcy Łukowa otrzymali za darmo z autografem autora. 24 października odbędzie się czwarta Noc Kultury. O jej szczegółach rozmawialiśmy z dyrektorem Łukowskiego Ośrodka Kultury Arturem Mydlakiem.
tym roku w organizację Czwartej Nocy Kultury włączyły się Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Mieczysława Karłowicza, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne w Łukowie, Gimnazjum nr 2 oraz Łukowski Ośrodek Kultury wraz z Kinem Łuków. Planowane są m.in. koncerty muzyczne, wystawy teatralne i muzealne, blok teatralny oraz maraton filmowy. Łukowski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne i Państwowa Szkoła Muzyczna. Te cztery instytucje przygotowały w tym roku po raz kolejny, po raz właśnie czwarty, ciekawą, interesującą ofertę. To są propozycje, które powodują, że rzeczywiście od godzin wieczornych do godzin wczesnoporannych nawet będzie można spędzić czas w środowisku ludzi, którzy czują się dobrze w kulturze, którzy tworzą kulturę, ale też są odbiorcami działań kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Podczas Czwartej Nocy Kultury większość imprez będzie się odbywała w budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury. Jest to zmiana w stosunku do roku ubiegłego, kiedy z powodu remontu sali widowiskowej i budowy Kina Łuków budynek nie był dostępny dla zwiedzających tak jak dzisiaj. Zajęcia teatralne, które odbywają się czasami regularnie, dzisiaj będą pokazane w tegorocznej Nocy Kultury, będą pokazane w Łukowskim Ośrodku Kultury, pokazując też salę widowiskową, która w ubiegłym roku niestety z przyczyn remontowych nie brała udziału w Nocy Kultury. Szczegółowy program Czwartej Łukowskiej Nocy Kultury, której patronuje m.in. nasza telewizja, będzie można zobaczyć na plakatach rozwieszonych w mieście oraz szerzej w Magnes TV. Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na Czwartą Noc Kultury. Zapraszamy wspólnie z partnerami, którzy tworzą tę noc, bo trzeba pamiętać, że Łukowski Ośrodek Kultury tylko koordynuje pewne działania związane z Nocą Kultury w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej, Państwowej Szkoły Muzycznej, Muzeum Regionalnego oraz Gimnazjum nr 1 i 2, bo przecież ci uczniowie również będą czynnie i aktywnie brali udział w naszej Nocy Kultury. Serdecznie zapraszamy na Czwartą Łukowską Noc Kultury. Można już składać swoje nominacje w plebiscycie na drewniane i kryształowe magnesy. O szczegółach opowiedział dyrektor programowy Magnes TV Sebastian Ignaciuk. W tym roku oprócz kategorii Wydarzenie Roku, Sport, Instytucja oraz Osobowość Roku na prośbę naszych widzów wprowadziliśmy nową kategorię, jaką jest rozrywka. Można do niej zgłaszać m.in. artystów, zespoły bądź wydarzenia artystyczne, które zapadły naszym widzom w pamięć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Pierwsze przykładowe nominacje we wszystkich kategoriach zostały opublikowane na początku października, zaś następna tura zostanie zaprezentowana we wtorek, 21 października. W redakcji postanowiliśmy publikować nominacje co 2-3 tygodnie. W pierwszym rzucie opublikowaliśmy po 5 nominacji zarówno do kryształowych, jak i drewnianych magnesów w każdej kategorii. Bardzo pozytywnie nas zaskoczyły niektóre nominacje, które były przysłane m.in. przez władze danych instytucji z podpisami, z pieczątkami, czyli bardzo profesjonalnie. Przykładem takiej nominacji może być oficjalne pismo, które otrzymaliśmy od sekretarza generalnego Polskiego Związku Zapaśniczego, doktora Andrzeja Głaza. Związek wskazuje w nim Ryszarda Wałachowskiego jako osobę, która powinna otrzymać kryształowy magnes. Czy tak będzie? Zadecydują o tym nasi widzowie. Często przychodzą osoby, które osobiście przynoszą nominacje z uzasadnieniem do redakcji. Dziennikarze przyjmują, rozmawiają z tymi osobami. No jest to duże wyróżnienie przede wszystkim dla redakcji, a głównie dla osób, które są nominowane. Zależy nam, żeby było jak najwięcej nominacji do kryształowych, czyli do nagród. No niestety są także nominacje do antynagród, czyli drewnianych magnesów. Tutaj mogę powiedzieć, że takim nieformalnym liderem jest pan Karaś i instytucja PUIK-u. Jak będzie w głosowaniu, okaże się już od 1 grudnia, bo wtedy startujemy z głosowaniem. Póki co swoje nominacje, zarówno do kategorii kryształowych, jak i drewnianych magnesów, można składać na kilka sposobów. Listownie lub osobiście w siedzibie redakcji przy ulicy Żelechowskiej 22 w Łukowie, telefonicznie lub SMS-owo pod numerem telefonu 723-535353 oraz drogą internetową poprzez maila, Facebooka bądź w komentarzu w serwisie YouTube. Na nominacje czekamy do końca listopada. To już wszystkie informacje w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.